Jeden z pierwszych szczytów Karkonoszy, znajdujący się w całości po stronie polskiej, stanowiący świetny punkt widokowy na Kotlinę Jeleniogórską i Góry Izerskie. To nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy na Szrenicy, ale pierwszy, kiedy zdecydowaliśmy się wejść na szczyt w zimie. Jakimi szlakami tam dotarliśmy i co można zobaczyć po drodze? Zapraszamy do oglądania. Powiało chłodem. Podróż rozpoczęliśmy na dworcu w Szklarskiej Porębie Górnej. Przyjechaliśmy z Wrocławia o godzinie 9.23. Po dodatkowym zaopatrzeniu w prowiant wybraliśmy się czarnym szlakiem do rozdroża pod Kamieńczykiem. Około godziny 11.00 weszliśmy na szlak czerwony i ruszyliśmy w stronę Szrenicy. Trasę na Szrenicę zaplanowaliśmy w aplikacji mapaturystyczna.pl. Planowanie zajmuje kilka minut. Wybieramy punkt startowy, punkty przejścia i koniec trasy. Aplikacja szacuje czas przejścia i zaznaczy, jakie wysokości będziemy musieli pokonać. Trasę można zaplanować na komputerze, a śledzić w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym. Jesteśmy już w Karkonoskim Parku Narodowym. Za chwilę wejdziemy na szlak czerwony. Będziemy zmierzać najpierw nad wodospad Kamieńczyka. Obowiązkowym punktem wycieczki było zejście do wodospadu Kamieńczyka, najwyższego wodospadu w polskich Sudetach. Poświęciliśmy tam chwilę na sesję zdjęciową. Kamieńczyk imponuje wysoką na 27 metrów i szeroką nawet do 15 metrów kaskadą. Udostępniony zwiedzającym został pod koniec XIX wieku. Od tamtej pory budzi zachwyt wśród turystów. Po krótkiej przerwie wróciliśmy na szlak prowadzący na Szrenicę. Jest to szeroka ścieżka, wybrukowana niemal na całej długości, ale w zimie pokryta grubym śniegiem. W naszym przypadku szlak był już ubity przez schodzących z góry turystów i zakładanie raczków nie było konieczne. Sprawdzamy sytuację. Sebek się trzyma. Mniej więcej w połowie drogi między Kamieńczykiem a Halą Szrenicką odpoczęliśmy w specjalnie zaaranżowanym punkcie odpoczynku dla turystów. Około godziny 13.00 weszliśmy na Halę Szrenicką. Na tarasie widokowym schroniska wypiliśmy herbatę i zrobiliśmy kilka zdjęć panoramy Białej Doliny. Temperatura odczuwalna wynosiła około minus 10 stopni, dlatego szybko ruszyliśmy w dalszą trasę. Podstawa, jak się wybieracie w góry, grube rękawice, nie takie cieniutkie do miasta. Jest minus 8 stopni według tych prognoz tutejszych, ale odczuwalna temperatura jest zawsze jeszcze niższa, więc... Już za Halą Szrenicką można było zaobserwować nietypowe zjawisko zwane whiteout, często występujące, gdy światło słoneczne jest rozpraszane przez mgłę lub padający śnieg. Wówczas za dnia robi się półmrok i nie widać nawet bliższego otoczenia. Po krótkim marszu pod górę znaleźliśmy się na szczycie Szrenicy, 1362 metry nad poziomem morza, na której poza nami nie było prawie nikogo. Widoczność skutecznie przesłoniła śnieżna kurtyna, ale pomimo braku widoków byliśmy pod wrażeniem półmroku, który wywołał u nas uczucie wewnętrznego niepokoju. Wejście na Szrenicę zakończyliśmy w schronisku, gdzie ogrzaliśmy się ciepłą herbatą i chwilę odpoczęliśmy. Plany dotyczące zejścia musieliśmy zrewidować, gdyż szlak na Szrenickie Mokradła był zamknięty, a pogoda nie była zachęcająca. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zjechać wyciągiem do stacji pośredniej, gdzie wznowiliśmy marsz do Szklarskiej Poręby. Zielonym szlakiem ruszyliśmy w stronę rozdroża pod Kamieńczykiem, a następnie czerwonym aż do dworca kolejowego. Jest już godzina prawie 15, już schodzimy z powrotem do Szklarskiej Poręby. Zjechaliśmy ze Szrenicy wyciągiem górną tą częścią. Pogoda była kiepska generalnie, więc stwierdziliśmy, że schodzimy. Już się ciemno robiło. Czas na krótkie podsumowanie dnia.
Wejście na szczyt to trasa, która obejmuje 8 km wspinaczki, a suma podejść wynosi prawie 660 metrów. Po drodze przeszliśmy przez rozdroże pod Kamieńczykiem, Halę Szrenicką oraz Graniczną Łąkę. Drogę powrotną skróciliśmy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zejście rozpoczęliśmy od pośredniej stacji wyciągu, a do dworca PKP mieliśmy już tylko 4,5 km. Tego dnia przeszliśmy 12,5 km, z planowanych 18. Cała wyprawa trwała 5,5 godziny. Wchodząc do Karkonoskiego Parku Narodowego należy liczyć się z opłatą biletową. Bilet jednorazowy to wydatek 8 zł, a do wodospadu Kamieńczyka 10 zł. Bilety ulgowe kosztują odpowiednio 4 i 5 zł. Bilety do parku można zakupić przez internet. Szklarska Poręba jest bezpośrednio skomunikowana koleją z wieloma miastami w kraju. Dojazd bezpośredni z Wrocławia trwa 3 godziny. Z Poznania 6,5 godziny, z Warszawy około 7,5 godziny, a Białegostoku ponad 10 godzin. Niektórzy wjeżdżają wyciągiem na Szrenicę, my postanowiliśmy wejść o własnych siłach, na własnych nogach na Szrenicę i to daje dużo powera. Jest samo zdrowie, no i o to chodzi przede wszystkim, żeby w tej pandemii troszeczkę nawdychać się tej natury, która nas tutaj otacza. Ale to było piękne. Chlip. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.